Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z wymarzonej Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z wymarzonej polskiej reprezentacji. Jak widzicie, do składu dołączył Rule Breakers Frankowski. Tak jak prosiliście w komentarzach, dodajemy go. Dodaliśmy też Fabiańskiego, Bułeczkę, jest też Żurek czy Bida, więc najbliższy mecz będzie turbo ciężki. Po 45 minutach już będziemy mogli oczywiście bułkę zmienić. Pamiętajcie, że każde 2000 łapek w górę to wzmocnienie naszego budżetu, jeżeli chodzi o FIFA Pointsy w tej serii, dlatego stawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No a my startujemy! No i moi drodzy, nasza sytuacja w lidze to jest debiut w szóstej lidze. W poprzednim odcinku uzyskaliśmy awansik, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. Więc startujemy, Norbercik, lecimy w szóstej lidze po złoto. Tak, tak, tak. No i zobaczmy składzik pierwszego rywala, start kamień. O Boże, oj, oj, oj. Szósta liga to już problemy, to już problemy. N'Golo Kante, Aubameyang, jest 1-0. Ta szósta liga może być trudna, może być trudna. Druga minuta, tracimy bramkę. O, nie wierzę. Pierwsza porażka chyba. Uwaga, Mierzejewski! Nie ma bramki, ale było blisko. Do Żurkowskiego. Żurkowski! Gol! Tak się wita Żurkowski z Rayo Esports. Szósta liga. Mamy bramkę. Po fantastycznym strzale zawodnika Fiorentiny. I lecimy z kontrą. Bułka. Boże, ten Bułka. Jaki hit, jak on dobrze gra w ogóle. Nie wierzę w to, jak Bułka dobrze podaje i tak dalej, nie? To jest spektakularne po prostu. Zobaczmy, Norbert Pasławski, Pasławski, ej, nie wolno tak faulować! I teraz Mierzejewski, zobaczmy, Mierzejewski, i to... Serio? Nie, no tam powinna być czerwona kartka, jak żółta! Powinniśmy wrócić do tej sytuacji! To jest skandal! Tak jest, koniec pierwszej połowy, mamy remis. Myślę, że to jest dobra pozycja wyjściowa. Na drugą połowę. No teraz możemy zastosować te zmiany, czyli Bida, wchodzi Kozłowski, na SPD wchodzi Murawski i chyba tyle na razie. Jest tu niezgoda, jest Adrian Mierzejewski, broni De Gea, to mogło być 2-1, jeszcze jedna próba i De Gea od bramki, ajajaj, zgoda, niezgoda, idą bardzo ładnie z akcją, to może być gol, zobaczmy, Mierzejewski i 2-1 z takim składem w szóstej lidze, przegrywali od drugiej minuty, ale wracają na ścieżkę zwycięstw, Mierzejewski 2-1, let's go, let's go, przejmuje piłkę, zobaczmy, Mierzejewski, zagrywa do niezgody, niezgoda, zatrzymanie, Mierzejewski, nie ma gola, jest tu Norbert Pasławski, Pasławski 3-1! No i kończymy to spotkanie, wygrywamy 3-1, ale to jest tylko wygrana, bez rage quitu, bez zwycięstwa trzema bramkami, ewentualnie, no hat-tricka raczej nie było szans, prawda? Okej, moi drodzy, i losujemy jedną kartę do naszego składu. I zobaczmy, kto wzmocni nasz zespół. Wow, jest jakiś inform. A nie, to jest Hero? Hero Dudka, widzowie, ale dym, Hero Dudka. Ale ja nie wiem, czy mam się... O nie, napiszcie mi w komentarzu, czy Fabiański, czy Hero Dudek. O Boże, jak tak mi się źle nim gra. O nie. Okej, moi drodzy, i tak prezentuje się nasz pierwszy składzik. Wydaje mi się, że tutaj powolutku będzie trzeba jakiegoś napadziora szukać do tej szóstej ligi, bo w pierwszym meczu napastnicy nie popisali się, trzeba powiedzieć otwarcie. Jak będzie w drugim spotkaniu? Zobaczymy. Jak wygramy teraz trzeci mecz, to dostaniemy dodatkową kartę, nie? No a my zobaczmy skład pierwszego rywala. Boże, drugiego rywala. O Jezus Maria, jaki skład. Okej. Znowu będzie trudne wyzwanie. Mierzejewski, jest tutaj Norbert Pasławski. Pasławski! Niestety! Broni goalkeeper, a mogło być 1-0. Kozłowski zagrywa do Pasławskiego. Pasławski! Gol! Norbert Pasławski! Narzekaliśmy na nieskuteczność napastników w pierwszym spotkaniu. Natomiast tutaj Norbert już robi oro. I mamy pierwszą bramkę jego w szóstej lidze. O Boże, wrzutka Ben Yedder. O, ależ to zrobił Jerzy Dudek! A może Dudek jednak będzie bohaterem?
Może tylko w draftach jest słaby. Zagrywa do Żurka, Żurkowski, ależ tam niezgoda wychodzi, zobaczmy, niezgoda. Co zrobi niezgoda? Niezgoda, niezgoda, Żurkowski broni. Kto tam jest w ogóle? A, Donnarumma jest na bramce, no właśnie, no właśnie. Pasławski świetnie znalazł tutaj niezgodę. Ale coś tutaj niezgoda ostatnio nie oddaje. Chyba czas na roszady w pierwszym składzie, jeżeli chodzi o atak. O Boże, będzie groźnie. Oj, to jest 1-1. O, Fede Valverde, no szkoda, były okazje na 2-1. Tutaj Żudek bez szans absolutnie. Grają na krótko. Mierzejewski będzie, wrzutka w pole karne i to będzie gol, tak, Wiśniewski! Let's go! To jest Bydle, proszę Państwa, które robi niesamowitą różnicę, jeżeli chodzi o grę w powietrzu. Wiśniewski z pierwszym golem. I to już będzie konterka. Mierzejewski do Kądziora. Tam wychodzi Pasławski, zobaczmy. Norbert Pasławski przed szansą na trzeciego gola. Zobaczmy, Norbert Pasławski! Chciał Lubika. Żurkowski! Znowu strzela z dystansu! Żurkowski jest totalnym koksem! Let's go! Ole w tempo zagrali. No i teraz będzie sprawdzian dla Nawrockiego. Oleż to zrobił! Raheem Sterling, gorszy niż Mike Nawrocki. Brawo, brawo, brawo. Jeszcze Sterling. Oj, tutaj... O mój Boże! Jestem ciekawy, czy to był misklik. Prawdopodobnie tak. No i to musi być koniec meczu. Jednak nie, jeszcze Kądzior... Aha, sędzia mi skończył. No dobra. W każdym razie, wygrywamy kolejny mecz. To oznacza, że wygrywamy trzeci mecz z rzędu. A jak jest trzeci mecz z rzędu? Właściwie jest trzeci, to już pewnie jest szósty, czy tam dziewiąty, albo i dwunasty. Tylko, że co trzy winy sobie po prostu dodajemy do tej serii naszej zwycięstw karty dodatkowe. Bo tak, to chyba to już jest bilans 20 zwycięstw, remis i 0 porażek. Więc ta droga tymi Polakami do, już można powiedzieć, piątej ligi idzie nam perfekcyjnie. Dwie karty do losowania. I losujemy dwie karty, moi drodzy. A może już Lewandowski? Narzekaliśmy... O Boże, wylosowała nam się jedna karta plus druga i to są dwie karty. I faktycznie napastnik wyleciał. A to jest color change, okej. Krzysztof Piątek i color change. No powiem tak, brakowało nam napastnika i teraz będzie szansa, żeby sprawdzić właśnie Krzysia. Do tego karta color change na ewentualne kolejnego informa i tak dalej. Not bad. No i z niezgodą się żegnamy, z niezgodą się żegnamy. Co zrobił niezgoda? 8 spotkań, 5 bramek, 6 asyst. To nie wyglądało to źle. Ale czegoś już brakowało, czegoś już brakowało i teraz Krzysztof Piątek. Wypadałoby wylosować jakiś styl gry, bo Krzysiu na jakimś tam Lenfi, nie Lenfi ma, słuchajcie, na architekcie właśnie ma Lenfi styl biegu, więc może uda się styl gry wylosować i będzie gicio. Zanim przejdziemy do kolejnego meczu, to jeszcze wylosowaliśmy w poprzednim odcinku trzy zmiany pozycji. To oznacza, że Kozłowski już przechodzi na HP i będzie na fullu. No i lecimy na kolejny meczek, moi drodzy. No to czas na kolejny meczek i sprawdzamy, kto tym razem... Ale obrona, potężna pomoc, atak, okej, okay, no to let's go. Zobaczmy, Mierzejewski. Do Krzysztofa Piątka, Piątek! Pio, 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 pio! 1-0, ależ debiut Piątka w Rayo Akademii. No tego chyba wszyscy się spodziewali paradoksalnie. Takiego egzekutora potrzebowaliśmy. Teraz piłka na Nunieza, zobaczmy, Nunies czy Dudek? Broni Dudek, brawo Juri. Pięknie, Norbercik, lecisz. Zagranie do Kaspra Kozłowskiego. Kasper Kozłowski, Mierzejewski. Jaka setka zmarnowana, matko boska. Oj, 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 żeby to się nie zemściło. Takie sytuacje trzeba wykorzystać. Już Adi Mierzejewski, Krzysztof Piątek. Mierzejewski do Krzysztofa Piątka. Piątek! 2-0! Piu, piu, piu! Let's go! Co robi Krzysztof Piątek? To ja nie mam pytań. Matko boska, Mierzejewski z asystą, a Krzysztof Piątek zaczyna być nowym bohaterem Rayo Akademii. Zobaczmy, Murawski przejmuje piłkę, Żurkowski, on potrafi uderzyć z daleka. 3-0, Żurkowski! On jest niesamowity, on ma tak potężne strzały. Zresztą to jest trzeci mecz Żurkowskiego i trzeci raz strzela taką bramkę za pola karnego. Szymon Żurkowski, proszę Państwa, polecam. Piłka do Nunieza, Nunies, będzie niebezpiecznie, Nunies, oj, tak, jest jeden, jest pierwszy gol, bardzo ładna akcja, wykonanie przeciwnika.
Żurkowski. Krzysztof Piątek z hat-trickiem, z hat-trickiem, z hat-trickiem. To dobra wiadomość, bo będzie dodatkowa karta do losowania. Chociaż wolałbym, żeby ktoś inny jest gol. Nunes 4-2, tu jeszcze. Rywal nie powiedział ostatniego słowa. Konterek tracić bramek, nie! I mamy problem, zobaczmy! Falcao versus Kozłowski! Dudek bez szans! Norbert Pasławski, lecimy! Zagranie do Kozłowskiego, Kozłowski, Kozłowski do końca! Nie można podawać bramkarzowi, no Kasper Kozłowski do Pasławskiego, Pasławski do Mierzejewskiego i to może być rzut rożny! Ale trzeba zmienić zmęczone postacie z naszego zespołu. Pasławski, znowu zmiana. Kądzior, wchodzi Nikola Zalewski za Kozłowskiego. Wchodzi też Grosicki za Żurkowskiego. Slisz za Murawskiego. I Kędziora za Nawrockiego. A więc 5 zmian na te ostatnie minuty. Zalewski, Zalewski do Mierzejewskiego. Mierzejewski, zobaczmy. Adrian Mierzejewski, co robi Adrian Mierzejewski? Ależ to zagrał! Co to za akcja? Kądzior, 5-3! Matko Boska, co tu się wydarzyło, to ja nie mam pytań. Mierzejewski, co zrobił za akcję, to jest spektakularne. I tutaj już nic złego nam się absolutnie nie stanie. Rayo Akademii. Wszystko wskazuje na to z kolejnym zwycięstwem. No dobra, moi drodzy, sprawdźmy i potwierdźmy to. Krzysztof Piątek 3 bramki i Mierzejewski 3 asysty. Więc naprawdę tutaj ładnie. Ale kolejne zwycięstwo to już daje nam, słuchajcie, dwie karty do losowania, bo hat-trick plus zwycięstwo. Więc jazda. A więc losujemy, proszę Państwa. Dwie karty. No i zobaczmy, kto dołączy do składu tym razem. Oj, 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 brązowa karta, nie podoba mi się, ale też jest jakaś złota. To raczej nie będą wzmocnienia. Dawidowicz oraz Kurminowski. Prawdopodobnie zawodnicy na pierwszą połowę, więc kolejny mecz będzie turbo ciężki z uwagi na to, no, że to raczej karty, które na mnie nie zrobią różnicy w składzie. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zostawiajcie łapki w górę. Pamiętajcie, że 2000 łapek w górę to budowanie budżetu na naszym koncie. I widzimy się wkrótce.